Witamy Państwa w kolejnym programie przy Whisky Rozmowy o Sporcie. Mariusz Krawczyk i Kamil Lubiński. W dzisiejszym programie nie będziemy chyba zbaczać za daleko od piłki nożnej, bo za dużo się nie działo. Jedynie powiem może krótko, że wróciła piłka ręczna znowu na ligowe parkiety. Wiwe Kielce nie miało trudnego rywala, bo chyba z KPR-em Legionowo grali. Z kim? Legionowo się dostało teraz do Ekstraligi. Znaczy ogólnie to chyba dla Wiwe to w polskiej lidze to tylko tam Wisła jakiś opór może postawić. A propos Wisły Płockiej grała z trzecią siłą w tym momencie naszej ligi, z Pogonią Szczecin, no ale też sobie dosyć łatwo poradzili. Trzecia siła? W tym sezonie dobrze idą. Jakiś Kwidzyn czy coś tam. Osłabli, tak, zdecydowanie. Kiedyś to chyba nie była złapaczka. No, kiedyś nie. Trochę się wysprzedali, no, sporo zawodników do Górnika odeszło, a Górnik trochę walczy. Teraz tak, o czwarte miejsce sądzę, to w play-offach na pewno będą. Może jeszcze jakiś sport chciałeś zahaczyć? Chyba w tym tygodniu. Tenis? Adamek będzie walczył. Adamek będzie walczył, ale to albo o znowu walkę o mistrzostwo, albo o koniec kariery. Nie, no o mistrzostwo, ten Glaskow to nie jest żaden przeciwnik. No, był tam chyba brązowym medalistą w Pekinie. Póki co ma chyba 16 walk, 15 wygrał, jeden remisik. No nie wydaje mi się, żeby on tam z Adamkiem powalczył. Myślę, że na punkty go rozbije jak zawsze. Czyli wytrzyma. A tenis? No, Djokovic zakończył sezon z tytułem, był ten Masters cały tam, tak chyba, tam jak to się nazywa, no to ci najlepsi 8, co już zostaje i ten turniej. No dość pewnie, no 6-3, 6-4 chyba w finale z Nadalem, po drodze też bez większych problemów. Bez tam Federer mu się trochę stawiał, no tam no Gasquet, ale na meczu z Gasquetem już miał pewny awans z grupy i tak, tam Wawrinkę bardzo pewnie w półfinale, finał też pewnie. No dobrze. Przejdziemy do piłki nożnej. Zaczniemy od ligi angielskiej. Tak jak ostatnio mamy w zwyczaju, alfabetycznie lecimy. I zaczynamy. Southampton Hull City 4-1. Southampton się odbudował po meczu ze stołu. Bez niespodzianki, tak. Liverpool Fulham 4-0. Tutaj rozmiary wygranej mogą no, budzić. Słabe jest tak grania w tym sezonie. Było do przewidzenia, że pewne zwycięstwo będzie. Dosyć ładna bramka Luisa Suareza. A to chyba nie ta, co widziałem, to dwie musiał chyba strzelić. Chyba dwie strzelił, tak mi się wydaje. Widziałem na 2-0, to taka raczej tam prostopadle puścili obok bramkarza, posłał, to chyba nie to. Ale akcja była fajna właśnie. A to o tym mówimy? Mm-hmm. Tak, aha, no możliwe, no bo sama bramka taka. No tak, no, musiał to strzelić. Dalej, Crystal Palace Everton. Crystal Palace ostatni w tabeli, tak jak mówiłem, że nie ma co tego meczu ruszać, tak. Złoty 53 chyba był płatny, no jak widać, jeszcze nie wszedł w dodatku. Chelsea West Brom 2-2, no, i tutaj West Brom fajnie zagrało. Mhm. Fajnie zagrało. Chelsea nie, no, dwie bramki strzelili, dwie też stracili. W ogóle takie kuriozalne bramki. Widziałem dzisiaj skróty właśnie w Sporcie Plus, to bramka dla Chelsea na 1-0, to obrońca się zbierał do wybicia, ale to mu nogę stawił w międzyczasie. Ta, dla West Bromu jedna to taka świeca leciała w górę, bo Czech obronił z rożnego, główkę wybił tak do góry i tam gdzieś na 6 metrze trzech się rzuciło, jeden głowę dostawił akurat frajerstwo obrońcy, że tak dalej, taką piłę co leci 5 sekund. No nie pamiętam, który to tam już stał. No i na 2-1 chyba dla West Bromu to też taka szmata Czecha, że łapał i tak odbił. Nie, dalej tak sobie sam odbił taką piłkę, która ledwo się toczyła po ziemi w sumie. Dalej Aston Villa Cardiff 2-0. No tak, to... Bramka dla Aston Villa całkiem ładna. Jakiś młody, taki czarnoskóry zawodnik strzelił z rzutu wolnego. Norwich West Ham 3-1. No tak. To ten Ham Newcastle 0-1 i tak wiem, że Newcastle tutaj mogą się postawić. Jakby nie patrzeć. Sunderland, Manchester City, no, tutaj sensacja. 1-0 dla Sunderlandu. Sunderland trochę się odbudowuje po bardzo słabym, a nawet bym powiedział tragicznym starcie sezonu. Swansea Stoke 3-3. No to taki ciekawy mecz był, bo tam chyba tutaj Under, jak ktoś zagrał, to bardzo się pomylił. Chyba było 2-0 dla Stoke, później 3-2 dla Swansea. Tak, i na 3-3 w ostatniej akcji meczu, to można powiedzieć. I szlagier tej kolejki tak Manchester United, Arsenal 1-0. Arsenal zatrzyma wreszcie, bo za dobrze coś szli, a gdzieś... A może się nie zatrzymają, tylko tak delikatnie. Znaczy, na ten mecz akurat, tak, myślałem, że się zatrzymają tutaj, bo Manchester tak słabiej grał, Arsenal aż za dobrze i tak by wypadało, że... No Arsenal też miał swoje sytuacje w tym meczu, bramkę strzelił Van Persie. Z główki po rogu, ale szczerze w skrócie to nie widziałem tych sytuacji Arsenalu za bardzo. Kilka było. A. W ostatniej minucie jakaś wrzutka, jedynie groźniejsza, ale tam nie przeciął nic.
No i Liga Francuska. Pierwszy mecz już piątkowy, Monaco Evian. No i niespodziewanie. Nie, Monaco zagrało w ogóle. Tak, Evian prowadziło. To nie było tak, że tam oni gnieśli, nic nie wpadało, tylko taki po prostu nudny, przeciętny mecz na remis właśnie. PSG Nicea 3-1. No, trzy bramki Ibrahimowicza. No bardzo pewny, tutaj ta jedna bramka dla Nicei tak naprawdę z niczego w zasadzie. No Ibrahimowicz we francuskiej lidze robi ogromną różnicę. Sądzę, że nie to co Falcao w Monaco, bo Falcao nie potrafi tyle zrobić co znaczy, Ibrahimowicz. Falcao ma słabszych partnerów trochę chyba. Myślę, że on dla Monaco to też robi bardzo duże. Proporcjonalnie myślę, że każdy jest dla swojej drużyny takim kluczowym ogniwem, ale PSG jest po prostu lepszą ekipą. Dalej, Valenciennes-Montpellier 1-1. No tutaj Montpellier jest cieniem zespołu sprzed dwóch, trzech sezonów. No tak, to wiadomo, że jest przypadek, że oni wtedy zdobyli to mistrzostwo. Toulouse-Ajaccio po 1. No, Ajaccio troszkę tam się odbudowuje. Bardzo troszkę, bardzo powoli. Znaczy bardzo troszkę, tam teraz Ravanelliego zwolnili, tak. W sensie zastanawialiśmy, czy długo poprowadzi. No nie poprowadzi. No i od razu remis na wyjeździe, to solidnie, solidnie. Nowa miotła przyszła. Tak jest. Lorient Reims. No to taki typowy underek francuski właśnie, Lorient Reims. Tak. Ale Reims ostatnio lubiło dużo bramek strzelić. 4-2. No to aż za dużo było. To już chyba do końca rudy, nie nastrzelają już. Dalej, Guingamp-Lille 0-0. I tutaj Lille mnie zaskoczyło in minus. A nudny mecz strasznie. Nie oglądałem. Znaczy ja też całego nie, ale skróty dzisiaj bo widziałem. Bo zasnąłeś. Nie, no nie było mnie w ogóle w Warszawie wtedy, ale dzisiaj skróty widziałem z tych wszystkich ważniejszych lig, to nic. Dalej, Bastia-Rennes 1-0 dla Bastia. Bastia u siebie. Korsykańczycy popołaczyli. Tak, niezdobyty teren. Bordeaux-Nantes 0-3. No, patrzeć jednak niespodzianka. Niespodzianka, Bordeaux na własnym stadionie 0-3 przegrywa no, z Beniaminkiem. Niezwykłe przegrywacz aż tak, a tutaj nagle 0-3. 0-3 u siebie. Marsylia-Sosho 2-1. Drugby. Sosho miało na 2-1 karnego do gwizdnięcia. Nie gwiznął. Poszła kontra i gwiznął Żiniakowi karnego takiego właśnie nie do końca do gwiznięcia. Może nie zdążył za akcją dobrze. No właśnie, no i to drugby i to duży. No i hit kolejki Saint-Étienne-Lyon 1-2 dla Lyonu. Lyon się odbudowuje. Powolutku, ale pomału, Saint-Étienne. Małymi kroczkami. Drużyny z górnej połówki tabeli ograli. No, powinno być tylko lepiej w Lyonie. Dokładnie. Liga hiszpańska. Osasuna-Almeria 0-1. No to taki mecz. Almeria tutaj zaskoczyła mnie, bo Almeria nam ogólnie nie zdobyła dużo punktów, a trzy punkty na wyjeździe bardzo cenne. Zwłaszcza z Osasuną, która może być bezpośrednim rywalem do walki o utrzymanie na koniec sezonu. Granada-Malaga 3-1 dla Granady. No, dobry mecz Granady, Malaga nic nie zagrała praktycznie. Ciekawy mecz Realu Madryt z Realem Sociedad. 5-1 dla Realu. Mówi samo za siebie. Pierwszy taki wreszcie mecz Realu w tym sezonie w ogóle, że taka wygrana, bezapelacyjna. I z niełatwym rywalem. Zawsze było jakieś 2-1, 3-2, takie męczone, wszystko to męczone, a teraz tak... Hat-trick chyba Cristiano Ronaldo. Teraz tak zagrali jak powinni wreszcie. Getafe Elche 1-1. Taki mecz też ciężki do oceny w ogóle. No ja bardziej bym na Getafe tu stawiał, ale to żadna też tam większa niespodzianka. Że ale na jakimś tasiemcu za 2 złote. Oj, tak. Athletic Bilbao Levante 2-1. No, tak, Bilbao całkiem solidna ekipa. Celta Vigo porażka u siebie z Vallecano 0-2. Ciekawy mecz po tym co Vallecano z Realem u siebie zagrało. No i Vallecano postawiło wysoko poprzeczkę i Celta Vigo tej poprzeczki po prostu nie przeskoczyła. Espanyol z Sevilla 1-3. No Sevilla tak trochę w kratkę. Oj, bardzo ciekawe. Nie wiadomo czego się po nich spodziewać w ogóle. No grać czy nie grać, no to ja bym mówił, żeby nie grać. No. Bo nigdy nie wiadomo, czy przegrają. Mogą zremisować zawsze. Valencia Valladolid 2-2. No to niespodzianka i to spore dla mnie. No pani Valencia wraca na właściwe tory, ale widać, że chyba nie do końca. Znowu zbaczają. Wężykiem idą. Wężykiem. Kolejny mecz Villarreal Atletico Madryt 1-1 i mówiłem, Villarreal może postawić. Tak, nie zdobyło kompletu. No i Betis Barcelona 1-4. Bez historii też bardzo pewnie. 4-0 już było chyba w ogóle w pewnym momencie. Tak. No to Betis z karnego. Jak to Barcelona, no tam zmiażdżyli kolejnego przeciwnika. No. Nie ma co chyba Fabregas dwie bramki strzelił, były kanonier. Coś tam strzelił. Na pewno na 4-0 widziałem, że strzelił. Tu chyba nawet dwie bramki, tak mi się wydaje, że strzelił.
Liga niemiecka szybciutko. Hannover Brunswick 0-0. Mała niespodzianka. Wolfsburg. No ja tu zawsze mówię, że ten Brunswick to nie jest zła drużyna. Oni pozdobywają jeszcze punktów na mocarza, tak? Tak jest. Wolfsburg Dortmund, ty niespodzianka 3-1. Dziwnie jak mówiłem, żeby Dortmundu nie grać w zeszłym tygodniu, a jednak ten Dortmund to wcale mnie tak w tej niemieckiej lidze na wyjazdach nie przekonuje zupełnie do gry. To w pucharach chyba nawet lepiej grają niż w Niemczech. Schalke Brema 3-1, no, dosyć pewne zwycięstwo. Leverkusen Hamburg 5-3, tutaj ten mecz typowaliśmy, ale dużo mniejsze wyniki. Hoffenheim Hertha 2-3. No tutaj niespodzianka, też tyle bramek jak dla mnie. No dokładnie. I w ogóle, że Hertha wygrała, też taka mała niespodzianka, taki bardziej był mecz dla mnie. Taki równy dosyć, że jeśli już to przeważnie gospodarz taki mecz rozstrzyga. 1-1. Tutaj 3-2. I Bayern z Augsburgiem 3-0. W końcu Bayern nie traci bramki w pierwszej połowie. Tak, się nie męczy. Mönchengladbach Norymberga 3-1. No i Mönchengladbach siebie. Miażdży wszystkich. Mainz Frankfurt 1-0. No tutaj taki mecz. Frankfurt jakąś zadyszkę łapie, bo przegrali w Tel Awiwie w pucharach w czwartek. Teraz przegrali z Mainzem. Słabo. I Freiburg Stuttgart 1-3 dla Stuttgart. Stuttgart się odbudował po tej topie w Dortmundzie 6-1. Tak. A Freiburg, no jak to Freiburg w tym sezonie, cienko wszędzie. Niekoniecznie im to idzie. Przechodzimy do Ligi Polskiej w tym momencie. Pierwszy mecz. W Białymstoku. W Białymstoku, Jagiellonia z Zawiszą. Po jeden. Szczerze mówiąc, mecz ciekawy, chociaż Zawisza na dużym, bym powiedział, procencie niewykorzystanych sytuacji. Bo Zawisza zdecydowanie więcej sytuacji miała. Stworzyła sobie fajne, naprawdę fajne sytuacje. W sumie to miał Zawisza, to on to zawsze jest. A tak, błąd, przepraszam. Prowadziła Jagiellonia i bramkę wyrównującą tak dla Zawiszy Gevorgyan strzelił. Widziałem tę bramkę. No. Górnik dalej. Górnik Wisła Kraków bardzo fajnie. 3-2. Górnik te 3-2 patrz u siebie i zawsze piach grają przez pewien czas. Przez pierwszą połowę. I nagle gdzieś tam trybią jak takie właśnie stare auto. Gdzieś tam powoli, no, a w końcu odpalam. Wisła prowadziła 2-0. Tak, Donald Geyer tam strzelił i... I nagle 3-2. I to też, i tak, też w końcu. A pierwsza bramka w ogóle górnika. Ze spalanego. Tak, niesłuszna. Druk był też na trzecim. Na Kulma strzelił. A potem Zachara dwie bramki. Tak, zgadza się. Dalej, Piast Gliwice Krakowia 1-1. No, Piast mógł wygrać. Własne życzenie. Mógł wygrać, bo był karny. Był karny to raz, a dwa stracili bramkę w 89 minucie. Mega frajerską też taką. No generalnie... Bardzo sobie mogą na minus ten mecz zapisać, bo mieli go w rękach dwa razy tak naprawdę, raz tracąc tę bramkę, drugi raz dostali tego karnego i remis. No i Piast w tym sezonie cień drużyny w poprzednim powartym. No o puchary nie powalczą w tym sezonie. Podbeskidzie Lechia Gdańsk, no, Podbeskidziu Leszek Ojrzeński tak zaczyna jest, robić tak dobrą robotę. 3-1. 1-1 było grany po dobrym kursie całkiem. Ponad złoty 50 zł za podpórkę dawali u siebie na Podbeskidzie. Nie wiem, nie widziałem, nie orientuję się ostatnio w kursach. Lech Poznań, Ruch Chorzów 4-2 dla to samo co z Górnikiem, znowu piach z początku. Ale chyba zagraniczni tutaj dobrą robotę robią. Tak, Hamalajne dobrze grał też. Dalej, Śląsk Wrocław Korona Kielce 1-1. No Śląsk prowadził, mimo że grał w 10. Tak. I nagle w ostatniej minucie jakiś taki młody tam walnął pod poprzeczkę, wpadł. Oj, nie pamiętam. Kamil Sylwestrzak bodajże. O, Sylwestrzak strzelał, tak. Widzę Szlagier, ale to jest taki, przebrzmiały troszkę. Legia wygrywa 1-0. No, jak to Legia z Widzewem lubi wygrać. Chyba Tomek Jodłowiec. Główki tak ładnie naszedł, Brzyski mu dorzucił z lewej strony dobrą piłę. Po wygranej przebitce zresztą tam z jakimś Patrowiczem czy innym tam gościem i ładnie z głowy strzelił. No taki typowy mecz walki raczej. Janek Urban powiedział, że chociaż sponsoruje Widzew Łódź Brabrand, to nie zagrali na stojąco. Ale w każdym razie skaba to co robił znowu. Słupek miał Widzew, taki farfocel leciał, gość nieczysto trafił w piłkę, leciała ta piłka, leciała, ten się rzucił, z piłką się minął, w ogóle gdzieś nad nim poleciała, chyba na szczęście Słupek poratował. Niech ten Kuciak się wyleci. Oj tak, trzeba Duszana, bo tu za dużo punktów się oddaje, już tutaj też nie dużo brakło, żeby w tej Łodzi dwa punkty przepadły przez niego.
I ostatni mecz tej kolejki, Pogoń Zagłębie na remis w Szczecinie 1-1. No tak, no, Zagłębie tutaj można powiedzieć gra za słabo jak na swój potencjał, a Pogoń aż za dobrze jak na swój. To dokładnie, no to taki potem. wynik taki w końcu adekwatny do poziomu obydwu zespołów. Pierwsza polska liga. No, 100 milionów w tym Miedź Legnica. 100 milionów Miedź Legnica, Szczerba, Miedź, która pokonała Lech Poznań. I właśnie tak myślałem, że teraz w Olsztynie mogą nie pójść za dobrze po tym pucharowym triumfie. Dolkan przegrywa na wyjeździe, do niedawna lider. W Niepołomica. Olimpia Grudziądz, Arka Gdynia. Przez Niepołomica w piątek. Olimpia Grudziądz, Arka Gdynia 1-3. Bardzo fajna bramka dla Arki chyba. Ojej. No ktoś tam strzelił. Wypadł mi młody zawodnik. Nazwisko na RZ, pamiętam, że się zaczyna. Ale jak dalej szło, to nie wiem. Rof Rybnik w Chojnicach, kolejny remis 1-1. Wisła Polsko-Okocimski Brzesko, tak jak mówię. Na remis zwrocie grałem, na Wisłę. Należy stawiać i 1-0 wygrali. Termalika przegrała z Łęczną 0-1 u siebie. Nic nie grają w tym sezonie, są w tym momencie w strefie spadkowej. GKS Tychy odrodził się pod wodzą Żurka. Derby. Z GKS-em w Katowice 3-1 wygrali i... Spora niespodzianka. Zbierają punkciki na swoim stadionie zwłaszcza. Flota Świnoujście Sandecja po 1, Flota również w strefie spadkowej. Aż tak, no, dla to straszne. GKS Bełchatów Kolejarz, Duża jest 0-0. Jakby nie patrzeć, Duża nie jest lider. Z Kolejarzem, z Stróżem, u siebie. I dodam tylko, że Wisła Płock w przyszłej, w następnej kolejce, która się odbędzie teraz, jak jest ta przerwa na reprezentację, jadą do Katowic. Wcale nie są na przegranej pozycji, według mnie. No nie są, nie a tracą tylko 3 punkty do lidera. Ale GKS Katowice, to ja bym też ich nie lekceważył. To dobra banda. Grają o pierwszą trójkę. Teraz przegrali 3-1, tak. Różnie może być. A Wisła może w gazie? Na pewno w gazie jest Martin Krzywicki, który ostatnio sporo bramek strzela dla Wisła. Wisła to jak nasz Maluch widzę. Jak odpali, to już idzie. Wolno zatrybiali z początku chyba, ale teraz tak trochę tam... No z początku stracili 2 punkty z Miedzią Legnicą w siebie na pewno. Bo byłem na tym meczu, to jeszcze pamiętam. Liga Włoska. Catania Udine 1-0. Udine rozczarowuje. Ja mówiłem, że odważy. Udine strasznie rozczarowuje. Inter Livorno 2-0, Inter Planowo. Inter dobrze w tym sezonie idzie, odrodzili się trochę. Genoa Verona 2-0, Verona nie sprawiła niespodzianki tym razem. Parma Lazio po 1. No Lazio to słabo, nie mogą wygrać już chyba z 5 kolejek. No ostatnio przyhamowali zdecydowanie, tak ja bym powiedział, że na ręcznym jadą. No zdecydowanie. Kijewo AC Milan 0-0. Milan tutaj na jeszcze większym ręcznym jedzie, już zaciągnęli ten ręczny na początku sezonu i jeszcze nie zdjęli. Nie zwolnili. Nie, zdecydowanie. Nie, był taki... nie na Ligę Mistrzów trochę opuszczają ten ręczny. Był taki filmik, pani zwolni ręczny, taki jak babeczka Seicento prowadzi cały czas na ręcznym. Sztywno. To można sobie wpisać, na YouTubie jest do znalezienia. Cagliari Torino 2-1. Na Torino tutaj chyba... No ale niestety... W tym sezonie to piach. Te moje typy z Ligi Włoskiej to w tym tygodniu na pewno nie powchodziły, bo proszę zobaczyć AS Roma Sassuolo. A to co się śmiałeś ze mnie, że no. poważnie ja mówiłem, że ten Sassuolo nie takie właśnie. I to, no fakt, że Roma w tym meczu gniotła, jak widziałem skrót, to na 2-0, że oni nie strzelili tam jakiś gość. Nie pamiętam nazwiska, taki nieznany, jakiś mocno. No, tam ostatnio sami nieznany. Mocno nieznany, taki coś na podobie jak Pjanic chyba, ale jakiś tam... Lijanić. O właśnie, miał chyba... Z Fiorentiny. Miał chyba ze 3 sytuacje, takie fest, coś trzeba było włożyć, nikt nie włożył, a Sassuolo w ostatniej minucie wrzutka, ktoś wtrącił z głowy, ktoś zablokował i ta zablokowana piłka tak na 10 metrze, a tam z młotka nabieg taki, tak z całej siły przymierzył siatki, mało nie przerwał pod poprzeczką, tam bramkarz, to żeby dopiero się jorną, jak się od tej siatki odbiła piłka w ogóle. Że dopiero ruch ręką wypadł. Tak, bo to taki strzał był typowy, że albo wpadnie siatkę, rozerwie, albo tam gdzieś 100 metrów za stadionem piłki będą szukać. Dalej Atalanta Bologna 2-1 dla Atalanty. Juve Napoli Szlagier 3-0 dla Juve. Dla mnie rozmiary to zdecydowanie niespodzianka. Myślałem, że to równy mecz będzie. Fiorentina Sampdoria 2-1 dla Fiorentiny. Chyba Rossi znowu rozstrzelał się, chyba dwie bramki strzelił. Liderem jest takim tak, wyraźnym tak. Dosyć. Chyba 13 albo 11 trafi. No. Sporo w każdym razie. Tak, sporo. I przechodzimy do wyników Champions League i Ligi Europejskiej. Wtorkowe mecze. Szachtar Leverkusen 0-0. Ten mecz wybronił Bernd Leno. Tak. Mhm.
Real Sociedad Manchester United 0-0. Tutaj wybronił bramkarz Sociedadu, który chyba brawo. Karnego obronił Van Persiego. PSG Anderlecht 1-1, niczym niespodzianka. Taka... Pewnie sporo osób darło kupony. Tam po złoty 12 co grali. Pilsno Bayern 0-1. Też tak i tutaj mizerny. Pewnie też niektórzy dali, tam, no, bo handicap. 0-0. Olympiakos Benfica 1-0 i to mecz o wyjście z grupy był chyba Olympiakos, jeżeli Olympiakos wygra u siebie z Anderlechtem. Chociaż to jest grać, wcale nie takie oczywiste, ale PSG myślę może do tego meczu z Anderlechtem też tak podeszło na przymkniętym oku, bo dobrze wiedzieli, że i tak przejdą. No i jeśli Olympiakos ogra u siebie w ostatniej kolejce Anderlecht, to już ich nie obchodzą inne wyniki, już po prostu są wtedy w dalszej fazie tak czy siak. Manchester City, CSKA Moskwa 5-2. City już jest chyba w dalszej fazie, jeżeli się nie mylę, bo są dwie kolejki do końca, mają 6 punktów przewagi właśnie nad CSKA i lepszy bilans z nimi, czyli to już chyba jest grupa, w której już obie drużyny, które przejdą, są znane. No bo Kielce ma 0. Tak, no tak. Juve, Real Madrid 2-2. Pierwszy remis między tymi zespołami w europejskich pucharach. Real praktycznie też już jest w dalszej fazie. Tak jest. Bo teoretycznie, jak ich Galata okradł 6-0 na Santiago Bernabeu. Co jest raczej mało, prawda? No, takie mocno mało. Kopenhaga z Galatą właśnie 1-0 wygrała. To drug był, tam jakieś karne miały być dla Turku. A tak. Chyba nawet 2. No właśnie. Zenit FC Porto, to już jest mecz środowy. No i 1-1. Może się okazać, że Zenit zapłaci słono za remis z Austrią w jednym u siebie, bo teraz Porto ma mecz u siebie z Austrią właśnie, a Zenit u siebie z Atletico. Co nie... No i zależy, bo Atletico jeszcze chyba właśnie brakuje im tego punktu tam, żeby przyklepać pierwsze miejsce w grupie, jeżeli się nie mylę. Oj, chyba nie. Nie, już nie? Chyba. Bo znaczy pierwsze miejsce, tak. Żeby pierwsze w ogóle, tak mi się wydaje. No i jeżeli zremisują w tym Sankt Petersburgu, to ostatni mecz być może odpuszczą, a ostatni jest z Porto właśnie, a że Porto gra Austrię, to chyba nie wątpimy. No i różnie może być w tej grupie, ale Zenit jest i tak na trochę lepszej pozycji w tej chwili niż Porto, bo ma ten punkt więcej. Dalej, Napoli-Marsylia 3-2. No, męczyło się Napoli, męczyło, ale wymęczyli te 3-2 w końcu. Tutaj Marsylia postawiła ciężkie warunki. Tak, najlepszy ich mecz zdecydowanie w tej fazie grupowej na razie. Dalej Dortmund-Arsenal 0-1, tak jak myślałem, że kanonierzy odkują się na porażkę na DM. Borussia gniotła, ale nic nie wpadało. Arsenal tutaj dał ładną akcję, tam rzucili w pole karne, jeden strącił, drugi głową strzelił. No i dowieźli to 1-0. Dalej, Chelsea-Schalke 3-0. No Chelsea pewnie. Z Bazyleą u siebie potwierdza, że to był wypadek przy pracy. Bazylea ze Steaua Bukareszt po 1. No i tu Bazylea miała poważny wypadek przy pracy, bo... Ale męczyli się strasznie. To może kosztować wyjście z grupy ten remis, bo tak by mieli 7 punktów, jakby ograli tam Steaua, a tak mają 5, Schalke ma 6. Jest niby bezpośredni mecz jeszcze w Gelsenkirchen, no ale to... Gdzie Bazylea może jeszcze. Może wygrać, jasne, zwłaszcza, że oni na wyjazdach lepiej grają, jakbyśmy zauważyli, bo grali Chelsea na wyjeździe, a dwumecz ze Steaua też mieli lepszy mecz na wyjeździe. Dużo lepszy, tam pechowo zremisowali, a u siebie szczęśliwie zremisowali. Barcelona, AC Milan 3-1, no, to jest pewny mecz. Atletico Madryt Austria 1-4-0, to tutaj nawet nie ma. Było liczyć, no. Nie ma się co dziwić wynikowi. Ajax Celtic 1-0. Celtic na wyjazdach nic. A Ajax u siebie dosyć solidnie. Ajax podobno mówi zresztą, że oni grają o Ligę Europejską, że się nie łudzą, że wyjdą, a Celtic się odgrażał przed tym meczem, że oni wygrają, wejdą do fazy. Oj, raczej nie. Krzyczenie na wyraz mocno. Liga Europejska. Tak, Alkmaar z Szaktarem. Karaganda 1-0 u siebie. No tak, Karaganda u siebie jest groźna. Wyjazdy mają słabsze. No dalekie mają. No tak, wszędzie daleko. Estoril Freiburg 0-0, przepraszam. No i tutaj chyba ani ci nie wyjdą z grupy, bo tam jest jeszcze Sevilla i Slovan Liberec i to oni są faworytami. I właśnie Slovan Liberec z Sevillą po 1 w tej ciekawy grupie. Ciekawy mecz, tak? Sevilli tutaj. Fajną kontrę Slovan zakończył bramką. Bardzo dobra drużyna. Bardzo fajnie grają. Poukładane. Guimarães Betis 0-1. Tak, w ostatniej akcji meczu tak się wtoczył taki Farfosel, bo gość kopał z lewej nogi, chciał chyba tak kopnąć też, żeby siatkę rozerwać, a wyszła taka turlanina tak obok bramkarza przeszło i tak toczyło i wpadło w końcu. Sam strzelec zasłużył. Na farcie.
Lazio Apollon 2-1. No to potwierdza tylko słabą formę Lazio, jak dla mnie, że już u siebie. No nawet z Apollonem tylko 4 punkty w 2 meczu i to takie właśnie 0-0, 2-1. No Legia znowu porażka 0-2, ale strzelili pierwszą bramkę w Lidze Europejskiej. Szkoda, że samobójczą. Dostali. A jeszcze coś tam strzelili, ale nie uznali. A to dwa razy spalony był. Na jednym był Kucharczyk, ale słusznie była podnoszona chorągiewka, na drugim chyba Wladimir Dwaliszwili. Jeszcze cztery bramki już w tych pucharach ze spalonych strzelili. Pewnie muszą się nauczyć linię trzymać. A ze Stielą? No właśnie, dwa razy. No i w Kucharczyk w rewanżu też. Tak. Dalej, Maccabi Haifa PAOK 0-0, Rapid Wiedeń Genk 2-2, Rijeka Lyon 1-1. Tutaj niektórzy, którzy postawili na Lyon. A to ja mówiłem do Wojciecha, nie wiem czy pamiętasz, na ćwiczeniach wtedy, że na Rijekę remis zwrot, że trzeba grać, co się podpalił, że dobry kurs jest, nie wiem czy zagrał. Mógł nie zagrać. No nawet jak zagrał, to zwrot dostał, to nie przejdzie. Tun Dynamo Kijew 0-2, Dynamo... Spokojnie idzie. Znaczy spokojnie jak spokojnie, oni słabo zaczęli, teraz dopiero z Tunem 6 punktów. Znaczy tak, no daj im to pewnie awans, tak. I tu bardzo zależy na ich pierwszym miejscu zresztą, bo mam tu dobry kupon długoterminowy na zwycięzców grup właśnie i tylko Dynamo jest tam niepewne. Mam nadzieję, że w tym Genku poradzą sobie, odzyskali formę wyraźnie. Na tej stronie jeszcze Tottenham Sheriff Tiraspol 2-1 dla Tottenhamu. No i to chyba już nawet jest pierwsze miejsce pewne, jeżeli się nie... No i Tottenham już się nie będzie spinał na Ligę Europejską. No nie, ale teraz to mają Tromso na wyjeździe, to mogą ich tak siłą rozpędu ochać bez spiny nawet. Ale sądzę, że nie wyjdzie pierwszy skład. Też tak sądzę, ale Tromso chyba... Może będą się pewnie chcieli pokazać, bo z ligi spadli w weekend właśnie. A wystarczyło ograć jakichś patałachów na wyjeździe, co oni nic nie grali, a ci wzięli 4-1. Przegrali w ogóle jakąś tą Spartą, Sarpsborg, co w środku tabeli pewnie było. No widzisz, no. A mówiłem w zeszłym tygodniu, żeby na te Tromso grać. Właśnie przeciwko nim z Angie, żeby grać. Mówiłem, ale że puchary. W lidze będą musieli wygrać. Tak, że w lidze będą musieli wygrać. Myślałem, że puchary to odpuszczą w ogóle i wystawią tam jakiś drugi skład. A, oni jednak nie, jednak po swojemu, no i... APOEL Bordeaux 2-1. No Bordeaux odpuszcza puchary, to już mówiłem to parokrotnie. Dnipro Ferreira 2-0. No, podzianki, tutaj chyba Konopianka taką bramkę w swoim stylu strzelił. Esbjerg Elfsborg 1-0. I ten Esbjerg, kurde, 9 punktów ma po 4 meczach. Takie partacze. Takie rzeczy. Ludogorets stracił punkty z Czernomorcem Odessą u siebie 1-1. Maribor, Waregem 0-1. Bramkę dla Waregem strzelił młodszy z braci Hazard. A, to proszę, Waregem się rozwija. Maccabi Tel Aviv, Frankfurt 4-2. No Frankfurt pierwszą połowę przespał, chyba 3-0 już przegrywał. Tak, później się odbudował na 3-2. Nie obudzili się na tyle. No tak, zabrakło już pary. Żeby odrobić. Panduri, Fiorentina 1-2. No i Fiorentina się dobrze budziła, bo tam do 80 chyba 6 minuty to przegrywali w ogóle. Dopiero w końcówce wygrali. PSV, Eindhoven, Dynamo Zagrzeb 2-0. No to takie dwie drużyny, które w tym sezonie dołują. PSV tutaj widać poszło do przodu, no i wyjdą z tej grupy pewnie, ale to też żaden sukces wyjść z takiej grupy z Dynamem, Czernomorcem i Ludogorcem. A w lidze to PSV to fatalnie stoi. I przegrywa. W pucharach chyba przegrali, tam nasz w pucharze Holandii z Rodą, czy tam z inną Bredą, u siebie nawet chyba 2-1. Słabo w tym sezonie. Sankt-Galen, Valencia. 2-3 dla Valencji. No Valencia też się pomęczyła. Po meczu ze Swansea u siebie, który 3-0 w pierwszej kolejce przegrali, zaliczyli 3 zwycięstwa. No. I już są na pierwszym miejscu, bo Swansea, właśnie ten ostatni mecz jaki mamy. Z Kubaniem. Znowu to samo, 1-0 prowadzili. Kubań gra w 10 i w 93 minucie dostają bramkę i w Walii było to samo. I tyle, że tam Kubań w 11 kończył. Ale może tak się ustawili. Mhm. Może tak miało być. Takie, no może tak. Standard Liège Salzburg 1-3. No Standard Liège coś nie gra. Nie gra. Za to aż za dobrze, jakoś podejrzane. Nie wiem, może na jakiś sterydach. Witaminki może od maserów z jadra. Jak to pan Kaziu Węgrzyn mówił. I Kazań Wigan 1-0. No i Kazań praktycznie przyklepał zwycięstwo w pewne wyjście. 5 punktów przewagi nad drugą ekipą. Tak jest. I krótko, bo pierwsza liga tylko do typowania w tym tygodniu z ligowych spotkań. Nasza... Na Arkę bym zagrał z Termaliką. Rof Rybnik Olimpia Grudziądz na remis. Znowu? Nie, 12 remis w kolejce. Gorowa to nie ma co ruszać.
Na Dolkan bym zagrał z Chojniczanką. Na Dolkan z Chojniczanką. Mhm. Ja bym zagrał na Łęczną ze 100 milem u siebie. Nie będzie wysoki kurs, ale Łęczna ostatnio naprawdę dobrze idzie, także... 100 mil oczny, ja to tutaj cenię ten 100 mil, jak zauważyłeś, pewnie dwie kolejki tutaj... Sądzisz, że nie przegrają tego meczu? Mogą nie przegrać. Fajnie by było, gdyby nie przegrali, a Wisła Płock z Katowic przywiozłaby 3 punkty. Wtedy bardzo ciekawie by było na czele tabeli. To Łęczna tak wysoko stoi, tak? Że... Łęczna... Tam dwie drużyny mają chyba 29 punktów. Arka też chyba dobrze. Nie 28, 26, także 27 punktów tam mają. Dla mnie to tu na Arkę trzeba grać. Arka z Termalita, tak? Osobą, jedynka. Ciekawy mecz się zapowiada Miedzi Legnica z GKS-em Tychy. Być może będzie pokazywany w Orange Sporcie, bo Miedź Legnica no ostatnio... No 12.30 w niedzielę, tam zawsze jakąś patologię pokazują o tej kroczy. Po mszy, odpalamy TV. I leci. Miedź Legnica ostatnio dużo bramek strzela, niektóre mecze wygrywa, a GKS Tychy odbudowuje się pod wodzą Jana Żurka, także może być ciekawie. No i mecz ostatni... Co to jest? Kolejarz Stróże. Spuszczą Niepołomice. No chyba... Te dwie miejscowości to razem pewnie 5 tych by nie nazbierały w liczbie mieszkańców, jakby policzmy Stróże, Niepołomice. Szczerze mówiąc nie wiem. Chociaż przez te Niepołomice, jak przyjeżdżałem tam. Długo się jechało? No, może z 5 tysięcy tam mieszka, może z 6. W Stróżach to chyba niecałe 2. To nie, nie nazbierali. Za ciężko. No, ciekawe ile kibiców przyjdzie. No, z 1500 pewnie. Szlagier tam. O 14 w niedzielę. No, to chyba podobny region, Stróża, a Niepołomice. Takie mini derby tam. To tam dużo ogólnie południe. Dużo drużyn z południa i południowego wschodu. Stróże, Niepołomice, Nieciecza. Co tu jeszcze? Nowy Sącz i Brzesko tak samo, tam ten region. Przez Brzesko też chyba przejeżdżałem w piątek właśnie. Chcesz, żeś długo jechał. No, maluchem w końcu. Prawda? A z meczy nieligowych, tylko już stricte eliminacyjnych do Mundialu w Brazylii w 2014 roku. Jordan Urugwaj, to już omawialiśmy. A tak, Jordania, Jezu. To mam tak wydrukowane i tak przeczytałem. To mocne dwa. To tutaj dwójeczka, Meksyk, Nowa Zelandia, żeby nie grać. Tak, taki kurs nędzny, a ryzyko większe jak dla mnie dużo niż tego Urugwaju. Tak jest. No i teraz tak, Europa, Afryka i potem, a jeszcze mi się Europa drugi raz wydrukowała. Rewanżowa. To tak, Islandia, Chorwacja. No dla mnie to Chorwaci przynajmniej remis na wyjeździe bramkowy. Jakich myślę, że coś już nadgryzą tej Islandii. Mówisz, tutaj będzie remisik. A przynajmniej jest... remis zwrot taki na Chorwację, ale to słaby kurs, bo 40 chyba. No ale tak myślę, że nie przegra na pewno Chorwacja tego meczu w tej Islandii i u siebie postawił kropkę na wii. Grecja, no dla mnie tutaj to może w dwóch meczu od razu może powiesz... Grecja, Rumunia to tak, under do gry to zdecydowanie. Minus w ogóle, tak, mocny strzał. Jak dla mnie w pierwszym meczu będzie 1-0. Dla mnie też, tak, no to taki typowy grecki wynik. I myślę, że w Rumunii. Na wyjeździe 0-0. 0-0 albo tak, góra 1-1. Myślę, że dowiozą Grecję. To under w dwóch meczach będzie. Tak, też myślę, że tutaj dużo bramy, co nie obejrzymy. Dalej, Portugalia, Szwecja. No jeśli Ibrahimowicz zagra jakiś mecz życia, co a może potrafi Cristiano? Zagra. No tak, ale Cristiano w Portugalii ma też lepszych partnerów, on tam się nie, nawet jak on zagra słabiej. To... Ale raczej Portugalia, no tak statystyka mówi. Chociaż ta Portugalia też nie jest żadna pewna ekipa, to ci z Izraelem zremisują, a to z Irlandią Północną. No może się zepną. Jak dla mnie to tutaj dokładny wynik Portugalia-Szwecja będzie w pierwszym meczu 3-1, mhm. Ale na... wyjeździe ze Szwecją przegrają 2-1. No zobaczymy, ja myślę, że tutaj będzie tak na styk. Myślę, że Portugalia u siebie wygra tak jedną bramką na wyjeździe też właśnie. Albo Szwecja wygra minimalnie, albo jakiś, to do gryweczka, albo jakiś remis. No jakby tak samo po wygrywaniu. Dalej Francja-Ukraina, ostatni z meczu. A ja tutaj zaskoczę, ja na Ukrainę bym zagrał w tym meczu. Myślę, że Ukraina ma solidne argumenty. Francji jakoś nie ufam od kilku lat. Wydaje mi się, że to jest cień drużyny tam z dawnych tych lat 98-2000. No fajnie by było, gdyby Ukraina powalczyła. Jak dla mnie to oni są właśnie w tej chwili bliżej na pewno poziomem do takiej Ukrainy niż do tej czołówki europejskiej ścisłej jak Hiszpania. No a jak dla mnie no to tutaj w dwóch meczu Francja przynajmniej różnicą trzech bramek.
dla mnie w życiu, jeśli przejdzie, to właśnie jeden gol też za nas tym będzie. Myślę, że Ukraińcy tutaj w Kijowie nie przegrają na pewno. No dobrze, kwalifikacje w Afryce. Nigeria, Etiopia w pierwszym meczu 2-1. To jest taki najbardziej rozrzut chyba poziomów największych. Chociaż wynik by wskazywał, że jest między Egiptem a Ganą. Ale nie. Myślę, że tak obiektywnie patrząc, to tutaj jest największy rozrzut. Senegal, Wybrzeże Kości Słoniowej. No Wybrzeże pierwszy mecz 3-1 dla Wybrzeża. Bardzo pewna drużyna, oni od 2006 roku się regularnie na każdy mundial łapią i to robią to w dobrym stylu zawsze. To nie jest pewnie. Że gdzieś tam im potrzeba jakiegoś zwycięstwa w Ugandzie w ostatniej kolejce. No nie, zawsze oni są pewni i myślę, że tutaj też nie będzie żadnej skuchy z ich strony. Z Senegalem na wyjeździe po wygraniu 3-1? Dowiozą spokojnie albo jedną bramką wygrają. Tak X2 dla Ciebie. No zdecydowanie. Kamerun, Tunezja. Ja bym tutaj poprosił o dokładny wynik. 2-0 dla Kamerunu. 2-0 dla Kamerunu. Myślę, że Kamerun jest trochę mocniejszy. Tak mi się dla mnie 1-0 dla Kamerunu. Wystarczy w każdym razie, bo 0-0. 0-0 było w Tunezji, tak. Egipt, Gana 1-6, no ja tu bym na Egipt. Ja też na Egipt już jedynkę tu zagrał, no ale to będzie taka jedynka, która im nic nie da. Dokładnie. I Algieria, Burkina Faso 2-3. No i tutaj nie mam zdania, szczerze mówiąc, sam nie wiem co. Pierwszy mecz Burkina u siebie 3-2 wygrała, a tutaj Algieria, Burkina Faso, no ja bym postawił na remis. Sam nie wiem szczerze mówiąc. Nie wiesz czego się spodziewa. Ciężki mecz, bardzo ciężki. Burkina Faso, no coś tam, oni grali w finale Pucharu Narodów Afryki, no właśnie. Grali? Z drugiej strony, no nie wiem. Myślę, na kulma. Myślę, że może Algieria jakieś 1-0, ale to tak na luzie dużo do tego bym podchodził. 1-0 mówisz. Myślę, że Algieria wymęczy. Ja pamiętam, jak Algieria się zakwalifikowała do mundialu w RPA 2010. No tak, pani grała. A tuż po eliminacjach wygranych przez Algierię grali w Pucharze Narodów Afryki i z Malawi pierwszy mecz 3-0 przegrali. Ja pamiętam. Elvis Kapoteka z lewej strony, to u mnie ten mecz oglądaliśmy. Tak jest. Aj, to zapamiętaliśmy. Stare czasy. Kiedy to było, co? No, 2011 chyba, albo i 2010. No 2010 to był styczeń. 4 lata teraz. Jak to zleciało, co? I mecze towarzyskie. Nie będziemy wszystkich omawiać, tylko może te ciekawsze. Tutaj Korea Południowa, Szwajcaria, bo to są już finaliści. No i jakbyś tutaj typował? Od 12 na Koreę, bo u siebie tam grają w tej Korei. To może. Ty tutaj jedyneczkę. Dalej. Lecimy. Polska-Słowacja jest nasz mecz. To jakiś remisik wymęczymy. Remisik, a dokładny wynik? Po jeden. Ja uważam, że trener Nawałka wygra w pierwszym swoim meczu. No możliwe, że mu tam umówią się, może dajcie wygrać te 2-1. O, Anglia nie? Włochy Niemcy. A Włochy sam Anglia Chile. O, też ciekawy. Włochy Niemcy. Tutaj też jakiś. Dla Niemców. Ja bym tutaj dużo bramek przewidywał. O, nie, ale Włosi to solidnej defensywy schudną. Ty dwójeczka. No ja tutaj nie mam typu, ale miałbym plus 2,5. Anglia-Chile. Anglia-Chile to na Anglię jednak, mimo wszystko, jak Anglii grają. A tu Rosja-Serbia, żeśmy nie za. A to taki dobry mecz, zwłaszcza na Serbii kibicowskiej. To znaczy, to mecz przyjaźni będzie bardzo. Bo to może remisik. No i tutaj Stany Zjednoczone ze Szkocją. Nie, to pójdźmy takie mecze. Jeszcze Jamajka z Trinidadem. O, Jamajka Trinidad. Bardzo ciekawy mecz. Trinidad bardzo dołuje po odejściu Leo Benhakera z funkcji trenera Trinidadu. A co tak Gwinea? Na co oni się porywali z Hiszpanią? A widzisz, Hiszpanie lubią czasem takich partackich przeciwników. To złoty 7 można będzie złapać pewnie. A może złoty 10 nawet? No może, ja bym wyżej jak złoty 6 nie postawił. Argentyna, Ekwador. Tutaj dwójeczka oczywiście, Gwina równikowa, Hiszpania. No Argentyna pewnie wygra z tym Ekwadorem. Ekwador to nie jest... Holandia, Japonia. Holandia bierze sobie rywala, który będzie na pewno na Mistrzostwach Świata. Holandia raczej nie odpuszcza nawet towarzystwa. Chyba złoty 40 jest płatny. Nie wszystko lubią wygrywać, jak już się za coś wezmą. Dalej Brazylia, Honduras. No, Brazylijczycy pokażą coś przed mundialem? Dlaczego? Nie będzie mi się pewnie nawet chciało tam 2-0 taki Honduras, to w ogóle z urzędu się ogrywa, myślę, w ich wypadku. No, taki mały jak Honduras. A może Carlo Costi wyjdzie? No i co z tego? To... Postraszy tam obronę brazylijską. Jezu, Luksemburg. O, i to na to nie patrz, bo drukowane tak było większość meczy
towarzyskich. Ale ty Gibraltar się włączył do gry, ty ze Słowacją. No mówimy. Towarzysko na rejestr. Pierwszy mecz. O, no to... Historyczny. No Słowacja wygra pewnie, co? O, ja bym tutaj dokładny wynik cię poprosił. Nie. Niewygodny rywal ten Gibraltar. 0-5. Nie wiadomo, czego się spodziewa. Z piątkę to podejmą na debiut. A ja mówię 0-8. No, co sztywno. Rosja, Korea Południowa. I tutaj Koreańczycy... Jak Korea lecą. Od siebie się ruszy, to myślę, że przegra w Rosji. Jedyneczka. O, następny hit, Malta Wyspowcze. I tutaj bez żartów dwójka wygrał na Wyspy Owcze. A ja jedynkę, na Maltę. Na Maltę. Malta to chyba to w ogóle nie wiem, kiedy oni jakiś punkt ostatnio zdobyli. A Wyspy Owcze... Na Armenii zdobyli, ci powiem. Na Armenii? Albo wygrali tam 1-0 w Armenii. A Wyspy Owcze to nie jest zła drużyna, która od lat już tam słynie z tego, że te 3-4 oczka w grupie potrafią przywieźć. No. Może i potrafią. No dalej, Republika Południowej Afryki i Hiszpania. No i Hiszpania sobie takie turnie po Afryce robi, proszę zobaczyć. No i jak byś tutaj? Ja dokładny wynik bym cię poprosił jeszcze Belgia, Japonia. No bo tutaj Hiszpania wygra na... Dla Belgii z 2-1 podniosłem. 2-1. Ja bym powiedział 4-1 dla Belgii. Na Bułgarii. I może tak od razu przejdziemy do kadry Polski, bo w środę będzie mecz z Irlandią w Poznaniu bodajże. I jak myślisz, kto, szczęsny, delikatna kontuzja podczas snu podobno, nie wiem co mu się śniło. A tu na siłce się złamie na sztandar, nawet weź nie Artur Borut, Przemysław Tytoń i Rafał Leszczyński z Dolkanu Ząbki. To na Rafała Leszczyńskiego trzeba postawić. No zobaczymy. Pójdźmy od trener Nawałka stawia na charakternych ludzi. Kogo on napowoływał? Wołga, Niżni, Nowogród, Marcin Kowalczyk. Mm. No ten co ze Śląska uciekł. Rafał Kosznik. Mm-hmm. No dobrze, no to... To może... jest Adam Marciniak? Ten znaczy, z Krakowa. No przeszedł z Górnika, taki lewy obrońca. Mm-hmm. No tak. Taki trochę chudy blond. Mhm. To szanowana postać. Pazdan pracował z Nawałką jeszcze za kadry dla Oberhakera. No ten. To nie wiem, czy go tak powołał za... Bo chyba Pazdan nie ma jakichś super występów teraz. Szczerze, jak ja tu na tę ekipę patrzę z tej obrony, to dla mnie to połowa to tu jest w ogóle do strzału ten z miejsca. Nie? Jak dla mnie, Paweł Wolkowski z Górnika. Wolkowski to jeszcze, bo on tam fajnie. Od roku prezentuje. Marcin Kamiński, młody z Lecha Poznań, też no, może Kamiński być też jest w tej lepszej połowie, ale... Jędza. Kosznik Rafał, Marciniak Adam, Pazdan Luta. Kosznika bym tak nie przekreślał. Kowalczyk Marcin, tutaj Celeban, to dla mnie to wszystko to są ludzie w ogóle do wyrzucenia z miejsca. No, zobaczymy. Pomocnicy. Jakub Błaszczykowski podobno zachowuje opaskę kapitana. Piotr Ćwieron z Bochum. Sądzę, że zmieni Błaszczykowskiego w którymś z meczów. Krychowiak, no to jak dla mnie to w tym momencie jeden z lepszych pomocników defensywnych. Nawet bym powiedział w Europie Środkowej. Że tutaj nie ma... nie ma za dużego, za dużej rywalizacji, także... Adrian Mierzejewski w bardzo dobrej formie ostatnio. Waldemar Sobota z Bryż. Jak on tam z tej drugi? Tak chyba coś przeciw. Gra? No ale bez szału. No właśnie. Bez szału. Tomasz Kołota. I Krzysztof Mączyński z Górnika Zabrze dowołany, ale nie po... A, za Klicha. Bo Klich kontuzje no się tak, tych dwóch ostatnich to też raczej tak. No podobno Hołota jest pupilkiem Nawałki. I ta polska myśl szkoleniowa. No, zobaczymy, może coś z tego wyjdzie. I napastnicy. Robert Lewandowski, Marcin Robak, Łukasz Teodorczyk i Dawid Nowak. Dawid Nowak, no nie, no to w ogóle jest dla mnie jakiś śmiech na sali. Z tym gościem ma już ze 29 lat. O nim to już się mówi, chyba 8-4 roczny w ogóle. Być może. O nim to się już mówi z 5 lat, że a to do Legii miał przyjść, a to gdzieś. Ale trochę się łamał, tylko nigdy się zamiast do Legii to zawsze na salę szpitalną gdzieś tam trafiał. No. Nie, no powoływanie Pionowaka to jest w ogóle dla mnie śmiech na sali, już ani nie jest przyszłościowy. Ale w tym momencie. Dobrą formę. No to jak dla mnie, jak już powołuje tych swoich z Górnika ziomeczków, to zamiast Zachary. Takiego, właśnie, zamiast takiego Mączyńskiego czy Kosznika, to tego Zachary co dwie bramki sieknął ostatnio wziąć, a nie... 8 bramek ma przecież. Nowaka bierze, ten Teodorczyk to też, to, no to do lasu go wywieźć tam za drzewo postawić. Ale Marcin Robak?
No Robak jest w gazie, tak. To akurat z ligi takie powołanie uzasadnione. Jeżeli kogoś ligowego trzeba było powołać, to akurat Robaka to się tu nie będzie czekać. Archi sobie też kontuzja. No tak. Ale gra w Hanowerze. Ale bramek nie strzela. Tyle, że gra. No tak. Tryb meczowy ma cały czas, wiesz, wdrożony. No to jaki byś, jaką byś pierwszą jedenastkę tutaj przewidywał? Boruc? No Boruc. Obrona? Ja na prawej bym tego Olkowskiego postawił. Olkowski, środek? Kamiński, Jędrzejczyk. Jędrzejczyk? Tak, Jędrzejczyk. I Brzyski na lewej. Pomoc? Bo umówmy się, że pomocników będzie pięciu, no tylko tak. Lewandowski będzie z przodu. Tak, tak. Błaszczykowski, jedno skrzydło. Mimo wszystko, ten Sobota drugie, jak to się na... Mierzejewski na rozegraniu. Mierzejewski mówisz na rozegraniu. Krychowiak bankowo, jeden defensywny. No a tego drugiego to tu nawet nie widzę. Ja sądzę, że Hołota albo Mączyński. Ci goście to są taka pozycja, tak? No to trzeba któregoś zapchać dziurę dać. Nie wiem, Pojaska Magierę równie dobrze by można zadzwonić. On też zawsze był człowiekiem od zadań specjalnych. Tylko on się chociaż dobrze wywiązywał z tych zadań. No na kogo byś postawił? Nie wiem, Kamil, ja bym postawił na Hołotę. Jeden i drugi. No to... Ja bym postawił no na Hołotę. No niech będzie. No. I jedenastym zawodnikiem będzie Robert Lewandowski. No będzie, chociaż jak dla mnie to stawianie na Lewandowskiego w kadrze to też jest pomyłka. Ten człowiek, który nic nie gra i nic A może u Nawalki zagra? No to jest tak samo jak my Malucha odpalaliśmy w niedzielę. Może zapali. No i, tak. I zapalił? To zanim się go na pych nie wzięło, to w życiu. Skulczyka nie zapalił. I Lewandowski tak samo w kadrze nie pali i nie zapali. No, to może z popychu. Adam Nawalka będzie takim popychaczem. No jakby go tam kopnął w dupę jakoś solidnie, no może to może go, zapali. No, no, może go kopnie. No tak, i apel do selekcjonera, żeby kopnął. No nie wiem, ja nie ufam. Tak na ferka kiepskiego, a zasadził ci ktoś kiedyś, kopa. Zwłaszcza, że zobacz, taki Nawalka przychodzi do kadry, ty myślisz, że dla Lewandowskiego to jest jakiś autorytet, jak on tam... Może porusza. Niekoniecznie autorytet, ale jeżeli ja zobaczy myślę, że... Nawalka na treningu, że Lewandowski nie daje z siebie 100%, to sądzę, że nikt ja no myślę, nie puści. Ja myślę, że on jak właśnie, że tam trzeba by na tych naszych gwiazdorów jakiegoś trenera faktycznie z autorytetem, jakiegoś, nie wiem, Hidinka, czy tam Trapattoniego, żeby no ten Lewandowski mówiliście. Zobaczył tak, że o... To jest gość, który mnie czegoś może nauczyć. Ja podejrzewam, że jak on spojrzy na Nawalkę, to on sobie pomyśli, dobra dziadek, ty tam nie pieprz smutu. Spojrzy się i tak, o, bo ja tu, chyba na dzisiaj na solarium pan. Bo ja tu w Dortmundzie pracuję, tak, z Klopem tam i w ogóle i będzie... No tak myślę, że nie wiem, że... Ja z Klopem codziennie pracuję, tak zaznaczę, tak? Tak sobie pomyśli. Więc myślę, że tutaj wcale ci gwiazdorzy to przy Nawalce jakoś nie zatrybią specjalnie, że na nich to trzeba jakiegoś... No nie wiem, jeżeli... Chociaż mam nadzieję, że właśnie, jeżeli ktoś ma mieć jaja, żeby odstawić Lewandowskiego od składu, to na pewno by to nie był taki fornalik, tylko jeśli już to go wyrzuci Nawalka, jak nie będzie nic grał. No ale właśnie, jeżeli Lewandowski powie do Nawalki taki tekst, że ja z Klopem trenuję, to sądzę, że Nawalka może przytoczyć moje słowa. No możliwe. Także no tutaj... Bo ja bym postawił na Robaka na ataku w tej chwili, bo jak dla mnie to jest w gazie, strzela i bym jemu dał szansę, zwłaszcza w takim towarzyskim meczu. No nie ma tutaj tego człowieka, ale Mateusz Zachara też by był dobrym właśnie piłkarzem. No cóż, na dzisiaj tyle. No chyba tak, nie ma co się już rozwodzić dłużej. Porozmawiamy na ten temat w przyszłym tygodniu. Tak. Nie mamy stałego grafiku, to może tak po meczu się 15 albo 20 spotkamy, nagramy i będzie dobrze. Dzisiaj bez zbędnych pozdrowień pozdrawiam tylko moją dziewczynę Ilonę. A już myślałem, że się uchowa, co? Bez pozdrowień. Nie, dzisiaj jedne wyjątkowe pozdrowienie. No, to dzięki wielkie. Dzięki. Miłego wieczoru, do widzenia.